długo oczekiwana chwila, kiedy my także możemy, lud pielgrzymi, podziękować i pokłonić się, a ponieważ mniej oficjalne, radosne wydarzenia, choć równie ważnej rangi, przepraszam, tutaj egzemplarz powinien 4. tomu za chwilę, myślę, że pojawi się na stoliku. Także za nami cudowny ten moment, kiedy udało się następny etap twórczy i organizacyjny pokonać, ale także jeszcze mniej oficjalna andrzejkowa sytuacja sprzed 2 dni. Myślę, że będzie inspiracją dla śpiewu dla pana profesora naszej tutaj sali. 100 lat! 100 lat. Panie profesorze, to niezbędny egzemplarz scenograficzny jeszcze, tak, konieczny. Proszę państwa, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za ten wspólnie przeżyty rok. O planach na następny pan profesor na pewno powie. Nie będę przedłużać, oddam już głos. I panie profesorze, taka umowa z publicznością. Dzisiaj zamiast dyskusji są autografy, jeżeli pan łaskawie pozwoli, bo tutaj takie było oczekiwanie państwa. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie na ten ostatni wieńczący nasz tegoroczny cykl wykład i już oddaję mikrofon. Dziękuję raz jeszcze. Dobry wieczór państwu. No jestem naprawdę wzruszony i jednocześnie zażenowany, bo czuję się jak Ludwik Solski na swoim 99. beneficie. Także naprawdę, zupełnie serio mówiąc, no jest to dla mnie wzruszający czas, oczywiście związany z tym najwyższym wyróżnieniem, które prezydent Rzeczpospolitej mi przyznał. Na pewno powyżej miary moich jakichkolwiek zasług, ale nie, bardzo dziękuję. Dziękuję. Ale rozumiem, że Rzeczpospolita, nasza wspólnota po prostu potrzebuje pamięci i tej pamięci, tak jak wielu innych historyków i innych ludzi niezwiązanych tylko z moją ścisłą profesją, staram się służyć. I właśnie myśląc o tym zadaniu pamięci, tak jak zaproponowała pani Hanna Dobrowolska, chciałem także na przyszły rok zaproponować, być może już państwo o tym mówiliście, kiedy ja jeszcze nie doszedłem dzisiaj tutaj, zaproponować dalsze spotkania, jeśli państwo będą mieli ochotę. Dziękuję bardzo. I chciałem zaproponować, żeby takim motywem przewodnim przyszłorocznych naszych spotkań była próba wspólnego namysłu nad tym, a co by święty Jan Paweł II, co by Karol Wojtyła na to powiedział w 2022 roku. A więc refleksja nad spuścizną duchową, intelektualną, moralną Jana Pawła II w kilku konkretnych kontekstach, które będą podsuwały daty naszych spotkań, luty, kwiecień, czerwiec i później 2 jesienne spotkania. Także to chciałem zaproponować, szczegółowe oczywiście daty i propozycje tytułów wspólnie z panią Hanną Dobrowolską przedstawię w najbliższym czasie. Teraz właśnie dlatego, żebyśmy myśleli przede wszystkim z wdzięcznością i z pokorą, a nie z pychą, która mnie grozi w tych ostatnich dniach bardzo poważnie. I właśnie w poczuciu tego, że nie my jesteśmy panami tego życia, które jest nam dane, ale możemy w nim tylko wykonać pewną misję. Jesteśmy w najlepszym razie sługami nieużytecznymi. Proponuję, żebyśmy zaczęli jak zawsze od modlitwy. Modlitwy dziękczynnej za ten kończący się powoli rok i oby do końca nie przyniósł nam nic złego, ale przeciwnie, umacniał nas i Rzeczpospolitą. I z nadzieją i z prośbą o to, ażeby następny rok także Pan Bóg pobłogosławił. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.